Zbodź się, Wiedźminie. Ale mam schizę. Geralt mówi, zbodź się, tylko połaj nawróć do życia. Chce mi się śpiewać. Hej, 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 sokoły, omijajcie gory, lasy, doły, dzwoni, 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 dzwoneczko, mój kochany ostry mieczyko. Co ja pierdzielę? Wróć do życia, słyszysz? O kordę, co się dzieje? Chyba we śnie śpiewałem. Zaraz, gdzie ja jestem? Kim ty jesteś? Jam jest Geralt z Rivii, to ja przywróciłem cię do życia na rozkaz twojego woja. Zginąłeś walcząc ze smokiem, pamiętasz? Ach, tak, pamiętam. Jesteś Geralt niemożliwy, ale się postarzałeś. Ja ci zaraz pokażę postarzenie. Twój wojek poprosił o ożywienie ciebie w zamian za pół skarbu smoka. Jak ty wyglądasz? Musisz się doprowadzić do porządku. Aha, i mam ciebie przeszkolić na Wiedźmina, ale najpierw znajdź się koip godny Wiedźmina. Po pierwsze, miecz stalowy i srebrny. No, na co czekasz? Jeszcze jedno. Tak, mogę twój autograf. Spadaj, bądź i zaraz przyłożę. Ale dziwny ten Geralt w ogóle nie zna się na poczoć o homoro. HMM stalowy miecz każdy ma, ale skąd wziąć srebrny? Wiem, od paladynów oni takie noszą. Oto mam stalowy miecz. A teraz do miasta po srebrny. Ale ze mnie, Parker, co się gapisz jak debil? No to jestem w Nowigradzie. Teraz muszę zabić jakiegoś strażnika, chociaż to nie po wiedźmińskiemu, ale co mnie to obchodzi? Dobra, czas zabić rycerza. Gingnojko, hehehe, no i mam srebrnego sworda. A. A teraz do Geralta. Wracając do Geralta, spotkałem jakiegoś bydleka. Co ciekawe, chciał ze mną porozmawiać. Ty zabić mojego synka paladyna. Ja poćwiartować ciebie i zrobić szaszłyk, ty umierać. O cholera. Geralt po omocy i nie dam się tak łatwo i bom. Ale det, co się dzieje? Widzę gwiazdy. Co to za wizja? Gdzie ja jestem? Mamo, zsikałem się. Czy to jest kraniec świata? O kordy, widzę koniec świata, czy tak wygląda raj Wiedźminów? He, a teraz wszystko jest do góry nogami. Czy to symulator F-16? Ja chcę do domu. Co to za warchlak? Czy to Animal Planet? Tyle pytania, zero odpowiedzi. To miejsce odwiedzę później, bo najpierw chcę smoczka. Mamo, daj smoczka. I co się gapisz, kamienny ryjo? Bezio, zbodź się, słyszysz? Palmy zioło, będzie wesoło, he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 h
Ale brzydkie mieszkanie trzeba to lodziska storamy. Bezio obudź się. Ale głupia wizja loto. Wstawaj dornio. Ale miałem sny, co się ze mną stało? A stało się to, że ci ten troll tak przyfasolił, że zemdlałeś i musiałem ciebie to przynieść. Ale masz już bronię, jak widzę, teraz potrzebna ci i zbroja, wiem gdzie taką znaleźć. Geralt dokładnie wyjaśnił Beziemo, gdzie taką zbroję wiedźmińską można znaleźć. Okazało się, że mają pewien bandyta, który zabił innego wiedźmina, teraz okrywa się w lesie. Bezio natychmiast ruszył w drogę.
a to co schronisko dla demonów. Niemal jak oksardopka. Gincie piekielne odchody z innego wymiaru. Oto ten debil ze zbroją. No choć to ty misjonarzo wielkiego Romana. Zero tolerancji dla Wiedźminów, hehehehe. I co mi tym nożykiem przed nosem wymachujesz, he? Myślisz, że z ciebie podziany? To masz w mordę i wytrzymaj. No i cwaniak nie wytrzymał, a teraz partyzancka dobitka i już mam zbroję. Nic tu nie ma. No jak to nic nie ma, ma zbroję i soper. Dobra, to mamy koip wiedźmiński. Teraz muszę przejść proby i odpornić się na niektóre rzeczy, a jak to zrobię, to będę obersoldier. No to jestem z powrotem o Geralta. Ach, widzę, że masz już zbroję. Dobra, to teraz musisz przejść proby, aby zostać prawdziwym Wiedźminem. Na czym one polegają? Polegają one na tym, żeby... No właśnie na czym? To już w następnym odcinku. Do widzenia.